Artur Siódmiak rozegrał w reprezentacji Polski 119 spotkań i zdobył dla niej 96 goli. Mimo że do historii przeszła bramka rzucona Norwegii, dająca biało-czerwonym awans do półfinału Mistrzostw Świata, trafianie do siatki nie było jego głównym zadaniem na parkiecie. Zarówno w klubie, jak i w kadrze obrotowy odpowiedzialny był przede wszystkim za zadania defensywne i z nich zazwyczaj wywiązywał się wyśmienicie. W niedzielę 15 grudnia w Ergo Arenie 38-letni szczypiornista oficjalnie zakończył swoją sportową karierę w obecności ponad 8 tysięcy widzów. Do hali na granicy Gdańska i Sopotu na zaproszenie Artura przyjechały gwiazdy polskiej i światowej piłki ręcznej oraz sportowcy i celebryci. Podczas imprezy rozegrano dwa spotkania. Pierwsze na parkiet wyszły zespoły VIP pod wodzą Krzysztofa Skiby i Dariusza Tajgera Michalczewskiego. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem ekipy popularnego muzyka 7-6. Na boisku dobrze prezentował się Piotr Świerczewski. Były reprezentant Polski na piłkarskiej murawie zawsze prezentował nieustępliwość i agresję, czyli cechy bardzo pożądane w piłce ręcznej. Jak odnalazł się na parkiecie? Zawsze chciałem spróbować zagrać w piłkę ręczną, nie miałem okazji. Jakby wydaje mi się, że przygotowanie fizyczne dużo mi pomogło w tym, że po prostu szybciej biegałem niż inni lekkoatleci, którzy mają więcej jakby ciała przy sobie. Natomiast pewnie to jest przepaść między takim amatorskim zawodnikiem jak ja w piłkę ręczną, a prawdziwymi zawodowcami. Cieszę się bardzo, że miałem okazję spróbowania gry wraz z wicemistrzami świata. W piłce ręcznej jest znacznie więcej biegania niż w siatkówce, ale nie stanowiło to problemu dla Piotra Gruszki. Biegania było dużo, ale ja dzisiaj za dużo nie biegałem, ponieważ miałem inne zadania, ale faktycznie tutaj jeszcze było tempo takie może niezawrotne, ale teraz chłopaki na pewno pokażą, że trzeba bardzo szybko biegać i być naprawdę sprawnym. Kondycją, szybkością i zwinnością braki w warunkach fizycznych nadrabiał czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Sport jest jeden. Poza tym, że rzeczywiście moja rywalizacja nie przewidywała zmiany chwili wypoczynku na ławce czy posłuchania jakiejś instrukcji, tylko trzeba było swoje robić przez ponad 3,5 godziny, to cel jest jeden, trzeba wygrać generalnie, to jest podzielone na jakieś mniejsze etapy, jest wizja zwycięstwa. Tutaj oczywiście mamy dużo zabawy z tym, bo chodziło o to, żeby się przede wszystkim bawić na tym meczu, ale pokaż mi chociaż jednego, który nie chciał tutaj wygrać tego meczu. Nie było takiego. Zabawa zabawą, ale chcemy wygrać, wszyscy jesteśmy sportowcami. Po meczu VIP-ów na parkiet Ergo Areny wybiegły zespoły Polski i reszty świata. Byli i obecni reprezentanci biało-czerwonych po raz ostatni mieli okazję zagrać z Arturem w jednej drużynie. Wynik otworzył, jakżeby inaczej, główny bohater wieczoru. Na parkiecie od czasu do czasu pojawiali się również uczestnicy meczu VIP-ów, a trenerzy obu zespołów ustawili zawodników bardzo ofensywnie, nie zważając na obronę. Miało to odzwierciedlenie w wyniku. Do przerwy Polska prowadziła 25-23, ale w drugiej połowie jej przewaga była znacznie większa. Ostatecznie biało-czerwoni wygrali 51-33. Widzowie zobaczyli aż 84 bramki. Mecz bez obrony dzisiaj w zasadzie pokazowy taki bardziej. My się bardzo cieszymy, że mogliśmy tutaj pożegnać dzisiaj Artura, naszego kolegę z zespołu, który tak wiele zrobił dla polskiej piłki ręcznej. I to zawsze są trochę smutne momenty, kiedy się żegna takich wspaniałych zawodników, ale cieszymy się bardzo, że mogliśmy tutaj być i pożegnać go osobiście. Na pewno spotkanie towarzyskie, także zabawowe, ale dobra formuła, bo zabawa przede wszystkim, a przy tym pożegnanie Artura. Benefis Artura Siódmiaka był wielkim show i świetną promocją piłki ręcznej. Czy imprezy tego typu przełożą się na sukcesy polskiej kadry w przyszłości? Myślę, że to jest w ogóle pierwsza tego typu impreza w Polsce, gdzie żegnamy zawodnika piłki ręcznej, zrobiona na taką skalę. I myślę, że tutaj Artur strasznie wysoko poprzeczkę postawił, bo trudno będzie mu dorównać albo go przebić. Ale na pewno jest to przy okazji też świetna promocja piłki ręcznej. Frekwencja była bardzo duża, bardzo dużo osób przyszło na dzisiejsze spotkanie, dlatego to bardzo cieszy. Wspaniała zabawa dla kibiców, dla młodych dzieci, które widzą, jak ta piłka wygląda, widzą, jakich ludzi przyciąga i mam nadzieję, że to ich zainteresuje tą dyscypliną i w przyszłości będziemy mieli tego efektu. Mimo że Artur oficjalnie zakończył karierę, nie odchodzi od sportu. Jest zaangażowany w wiele projektów, takich jak Akademia Piłki Ręcznej, kampy szczypiorniaka oraz udział we wszelkiego rodzaju imprezach promujących aktywny tryb życia. Po zejściu z parkietu może zrobić dla polskiego sportu jeszcze wiele dobrego.